go znam od dawna, od dobrych kilku lat. Jest ona dla mnie synonimem rozwoju, nieustannego, wszechstronnego samorozwoju i takiej społecznej interakcji. Jest to osoba, która pomaga innym w rozwoju, która potrafi wykorzystać każde okoliczności życia do tego, żeby nie ubolewać nad czymś, co się stanie, ale po prostu, żeby wykorzystać, przekuć to w rozwój osobisty. Zadałam Nice kilka pytań. Wyszedł z tego całkiem spory wywiad, który przeprowadziłyśmy w jej brukselskim mieszkaniu. W tym filmiku zobaczymy tylko fragmenty tego wywiadu, ponieważ inaczej filmik byłby bardzo długi, natomiast na cały kompletny wywiad zapraszam na stronę www.naparkiecie.com. www.naparkiecie.com. Tam będzie kompletny wywiad z Niką Wigo, nomadką i podróżniczką, a także specjalistką od czasu, specjalistką od gospodarowania czasem. W tym filmiku piękni ludzie, do którego miałam zaszczyt zaprosić Nikę, zaprezentują fragmenty tego wywiadu, a więc takie słowa, klucze wywoławcze, do których Nika się ustosunkowała. Zapewne do Badmisia chyba miałam od zawsze, ale to pamiętam takie pierwsze pomysły, to były moje marzenia o spływie kajakowym, na który moja mama nie chciała mnie oczywiście puścić, a ja wtedy czytałam, jakaś była taka książka Chmielewskiej, tam była okrętka, taka dziewczyna jeszcze długa i one właśnie miały różne przygody na tym spływie kajakowym. To potem to się przeniosło na rajdy piesze, więc zaczęłam chodzić, to już byłam w liceum. Wyjeżdżałam z harcerstwem, bo to jedynie z harcerzami mama chciała mnie puścić na jakikolwiek wyjazd. Więc chodziliśmy rzeczywiście z plecakami po górach, po Beskidach, potem po Bieszczadach. To były bardzo fajne wyjazdy. No ale to były takie czasy, kiedy nie było paszportu, więc jeszcze każdy wyjazd zagraniczny pozostawał w sferze marzeń. I pamiętam taki mój pierwszy wyjazd zagraniczny, to był... No nie, byłam pierwszy raz w Berlinie, miałam wtedy chyba 9 lat. Wjechałam na wieżę telewizyjną, to pamiętam do tej pory. Potem byłam na Węgrzech chyba raz i bardzo to też wpłynęło na moje życie, bo po prostu nic nie rozumiałam. A już wtedy miałam jednak opanowane podstawy angielskiego i rosyjskiego i fakt, że nic nie rozumiem po węgiersku, to mnie bardzo denerwowało i intrygowało równocześnie. Stąd później może ta chęć nauczenia się węgierskiego, którym operuję zresztą do tej pory. A taka ostatnia już taka sytuacja, która bardzo się upamiętniła, to było proszenie o paszport na wyjazd na takie seminarium studenckie w Helsinkach. Kiedy ja po prostu musiałam wypełnić taki plik dokumentów, żeby móc pojechać, żeby w ogóle dostać paszport. No i to rozdarte serce, kiedy po powrocie musiałam ten paszport oddać. Od września 2020 roku to jest jedno z moich postanowień na kwarantannę, po kwarantannie, że zabieram się za niemiecki, który zawsze jakoś gdzieś tam był po macoszemu przeze mnie traktowany i po prostu stwierdziłam, że jeśli mam w ogóle się go nauczyć, chociażby w takim stopniu komunikatywnym, po to, żeby rozumieć, co się dzieje podczas podróży, jak gdzieś wejdę do sklepu, czy jak jestem w aeroportu, no to warto się tego niemieckiego trochę nauczyć. Także od września 2020 roku uczę się po 2 godziny, 2 razy w tygodniu. To jest to jeszcze na dwóch rękach, więc znaczy to już jest język z drugiej ręki, ale jeszcze trzeciej ręki mi nie potrzeba. Polką będę zawsze w sercu, no bo Polką się urodziłam i po prostu od polskości się nie można wyzbyć. Niemniej jednak tak w życiu codziennym i biorąc pod uwagę, że całe swoje dorosłe w zasadzie życie spędziłam we Francji, to jednak z Francją jestem bardzo silnie związana i nawet w polityce bardziej się orientuję, co się dzieje we Francji, aniżeli w Polsce. Mieszkałam do tej pory w 5 krajach, ponieważ mieszkałam i na Węgrzech przez rok,
i w Finlandii, później we Francji, później doszła do tego Belgia, no plus oczywiście Polska z tych czasów. Także to Belgia to był już jakby piąty kraj, który poznawałam tak z punktu widzenia mieszkańca, a nie turysty. Natomiast chciałabym kiedyś pojechać na przykład na Alaskę. Ale z drugiej strony z chęcią pojechałabym też kiedyś, przyjechałabym się koleją transsyberyjską, ale nie w ciągu najbliższych 3 lat. Później zacznę to, już tak określę bliższy termin, zacznę nad tym pracować. Ja mam wrażenie, że poznałam taką dziewczynę, która prowadziła sobie bloga. Na początku nigdy nie pokazywała się swojej twarzy i znałam dziewczynę, której właściwie nie znałam. Nawet jak się miałyśmy spotkać, to chyba nie bardzo widziałam, jak ty wyglądasz nawet. To była taka randka w ciemno. I po latach z takiej anonimowej Niki nagle wyrasta osobowość internetu. Osobowość, która, nie zawaham się tego powiedzieć, która w sposób taki dyskretny kształtuje innych ludzi i też wydobywa z nich bardzo cenne zalety. Jeśli chodzi o samo pojęcie rozwoju osobistego i taka praca nad sobą, to ja zaczęłam się tym interesować jeszcze w czasach, kiedy nie było w ogóle takiego pojęcia rozwój osobisty, tylko po prostu mówiło się o tym, że muszę nad sobą popracować. Czytałam książki, które szukałam na półkach, gdzie było napisane psychologia. Wtedy miałam po prostu bardzo odpowiedzialną pracę w turystyce, właśnie w tour operatingu paryskim. I wiązało się to z ogromnym stresem i szukałam metod, żeby jakoś ogarnąć ten stres, żeby nie poddać mu się, różnych technik, i stąd wzięły się moje takie zainteresowania, że po prostu od czasu do czasu wpadałam do księgarni i patrzyłam na tej właśnie półce psychologia, co tam nowego jest, co by mogło mi przydać się. Zaczęłam pracować nad sobą, zaczęłam właśnie dobrze panować nad stresem. Później łączyło się to z tym, że praca nad sobą dała efekty, że mogłam zmienić dziedzinę swojej pracy na taką, która była moim marzeniem. Także zmieniłam totalnie swoje życie w wieku 40-45 lat. I jakby to spowodowało, że poczułam potrzebę też pisania, bo zaczęłam również podróżować między jednym a drugim miejscem i ten czas chciałam wykorzystywać jakoś. Więc zaczęłam pisać bloga, no ale z czasem jakby nawiązywały się kontakty z innymi blogerkami. Zaczęłam działać właśnie w klubie Polki na Obczyźnie i to po prostu spowodowało, że odważyłam się wyjść troszeczkę do ludzi, znaleźć jakiekolwiek zdjęcie, które mogłoby być profilowym. To było wyzwanie. No jedno stwierdziłam, że okej, może być. Wrzuciłam je w grudniu. No i to był mój coming out, wyszłam, pokazałam twarz. No jak już pokazałam twarz, ponieważ działałam też w różnych grupach, bo ja zawsze lubiłam działać i dzielić się tym, co mnie pasjonuje, co mnie interesuje, no to zaczęłam kręcić live'y, początkowo tylko w grupach, później też na fanpage'u. I tak jakoś to poszło, zaczęłam prowadzić cykle. Tutaj muszę przyznać, że pandemia w dużym stopniu przyspieszyła ten proces oswajania się z kamerą. Dlatego, że gdybym nie musiała siedzieć na kwarantannie, to pewnie nie miałabym tyle czasu, podróżując co tydzień, żeby robić tego typu live'y, tego typu wywiady, jakie robię w różnych miejscach, bo robię też różne cykle. Cykle są i w klubie Polki na Obczyźnie, na fanpage'u, i są w mojej grupie Nomadniczy Klub Frankolubnych, i w grupie Wartościowi. Także tych cyklów jest kilka, każdy jest troszeczkę inny. Ja widzę czasami u innych osób siebie samą sprzed paru miesięcy, sprzed paru lat. Od lat staram się być zawsze taką negocjatorką. Negocjuję sama ze sobą czasami. Ja cały czas jestem zajęta, więc i powiem nawet tak, że moje dzieci, mój mąż też są zajęci. Więc najważniejsze jest tylko, że ten czas, kiedy jesteśmy razem, żeby on był wartościowy. Więc w moim przypadku my żyjemy nie obok siebie, ale kiedy jesteśmy razem, no to jesteśmy razem, rozmawiamy i to jest bardziej takie, no koncentruję się na tym, gdzie jestem w danej chwili.
W momencie, kiedy podróżuję, oczywiście też jestem samotna, no ale te podróże bez przesady, to nie jest podróż na koniec świata. No, podróż z Paryża do Perpignan to jest 5 godzin pociągiem, godziny samolotem. Ja w tym czasie, jeszcze od czasu jak istnieją smartfony, to już w ogóle jest genialne, bo nawet nie muszę komputera wyciągać, tylko wszystko robię na telefonie. Ja w tym czasie zarządzam grupami, przygotowuję różne grafiki, planuję, programuję różne wpisy, a równocześnie jednak planuję takie w swoim kalendarzu, mam takie momenty, że ja po prostu planuję, że dany wieczór spędzam sama ze sobą i robię, nie wiem, sobie taki luźniejszy wieczór, tylko czytam albo zajmuję się tylko, nie wiem, nawet sprzątaniem domu, bo to też jest moment, kiedy można na przykład posłuchać podcastów. Bardzo lubię słuchać różnych podcastów, czy to biegając, czy to sprzątając. I tutaj tak wspominasz między wierszami o planowaniu, więc może więcej powiedz nam o tym romansie z planowaniem, bo to też jakiś czas trwa, bo dochodzisz w tym do perfekcji. No dla mnie jesteś wzorem. Planowanie to ja chyba od zawsze jest planowanie. Ja sobie przypominam nawet, jak będąc w szkole podstawowej, rozpisywałam sobie w kalendarzu takim zaimprowizowanym w jakimś zeszycie, co będę robić, od której do której będę się uczyć po powrocie ze szkoły jakiegoś przedmiotu. Więc takie były początki mojego planowania właśnie, że rozplanowywałam sobie popołudnie po szkole, co mam robić, od której do której, którego przedmiotu się uczyć. Później to przeniosło się na inne dziedziny, na podróże, na właśnie jakby wycieczki. No a potem, po prostu w pracy. Jakoś tak się złożyło, że wszystkie moje miejsca pracy i zawody, które wykonywałam, zawsze to planowanie, organizacja to były takim głównym atutem. No dobrze, a co ze zdrowym stylem życia, którego jesteś taką orędowniczką i z bieganiem? Czym jest dla Ciebie bieganie? Nie jestem jakąś taką sprinterką, ani nie jestem biegaczką, która mogłaby przebiec może już jutro maraton, chociaż mam zamiar przebiec półmaraton. Pamiętam jeszcze ten czas, kiedy wcale nie tak dawno, bo jakieś 5 lat temu, przebiegając 300 metrów miałam zadyszkę, więc to mi dało do myślenia. No i nie biegam może szybko, ale potrafię przebiec dobrych parę kilometrów bez problemu, słuchając podcastów na ogół, bo to też jest czas, kiedy można albo pobyć sam na sam z własnymi myślami, albo czegoś posłuchać pożytecznego. Na ogół robię to jednak rano, czasami w południe, bardzo rzadko wieczorem. A druga rzecz, ten zdrowy styl życia, no niestety nie przyszedł mi tak, dlatego że tak sobie wymyśliłam, tylko po prostu w pewnym momencie zaczęłam tyć i nie wiedziałam dlaczego. Zrobiłam, szukając przyczyn, badania na nietolerancje żywieniowe. Okazało się, że miałam problemy z tarczycą. No i później zaczęła się właśnie praca nad takim wyszukaniem, co mi służy, co mi nie służy. Kamino to jest temat rzeka, to o tym można by długo rozmawiać. Zresztą zobacz, tam wisi muszelka. Aha, rzeczywiście. Jest już. Tak, Kamino jest wszechobecne. Od czasu, kiedy poszłam na pierwsze Kamino w 2019 roku na wiosnę, rzeczywiście zostałam zarażona tak zwaną kaminozą. Tutaj jest moja biblioteczka, akurat ta półka tutaj to jest tylko o Kamino, to jest w lewą stronę tutaj. Książki poświęcone właśnie Kamino, a to tylko część. W momencie, kiedy ktoś wybierze się choć raz na Kamino, myślę, że potem już jest zgubiony. Będzie chciał powrócić. Nawet jeżeli drugi raz fizycznie nie powróci, to myślami będzie do tego często wracać, dlatego że to nie jest pielgrzymka w takim rozumieniu, w jakim my rozumiemy w Polsce pielgrzymki. To nie jest pielgrzymka religijna tylko i wyłącznie, to jest pielgrzymka duchowa. Przede wszystkim to jest pielgrzymka indywidualna. Ja akurat szłam z Porto za pierwszym razem, za drugim razem szłam z El Ferrol szlakiem angielskim z moim młodszym synem i w tym roku po raz trzeci, ale tu już tylko część zrobiłam, dlatego że wybrałam trasę, która wyrusza z Le Puy-en-Velay
przez masyw centralny idzie się do Santiago, ale ta trasa akurat ma 1530 km, więc ja zrobiłam tylko pierwsze 210 km, bo miałam raptem 10 dni do dyspozycji. I to jest za każdym razem inna podróż. I powiem, że ta trzecia pielgrzymka, kiedy szłam sama, bo w tym roku byłam zupełnie sama, troszkę bym się tego obawiała jeszcze rok temu, ale już po pierwszym Camino wiedziałam, że któregoś razu wyruszę sama na szlak. To naprawdę jest dobra szkoła życia. I potem, kiedy się wraca do cywilizacji, to człowiek ma wrażenie, że te wszystkie problemy, z którymi my mamy na co dzień do czynienia, to są takie trochę błahostki. I na koniec bym powiedziała, że w zasadzie dużo widziałam par, które szły na Camino razem i wręcz zalecałabym wybrać się każdej parze przed ślubem na takie Camino. Ta grupa powstała, nie ja ją założyłam, tylko jedna z koleżanek, powstała w momencie, kiedy trwało wyzwanie klubu 555, czyli wstawanie codziennie przez 555 dni. Natomiast po zakończeniu wyzwania trudno było tak zamknąć tą grupę, więc ta grupa została, zresztą klub też nadal istnieje. Natomiast grupa wartościowi, dodaliśmy właśnie to słowo wartościowi w nazwie po zakończeniu wyzwania, żeby podkreślić, że wszyscy jesteśmy wartościowi, trzeba tylko nad sobą popracować, żeby się o tym dowiedzieć. Niektórzy o tym niby wiedzieli, ale zapomnieli. Są też cykle właśnie wywiadów, tak zwane wartościowe rozmowy, które ja prowadzę. Zapraszam też do kawiarenki różne osoby z grupy, gdzie przedstawiam ich działalność. Czy już wiesz, co będziesz nowego robiła w przyszłym roku? Mam kilka projektów, które sobie zaplanowałam. Na pewno wszystkich naraz nie uda mi się zrealizować, więc będę musiała ustalić priorytety. Czy są takie rzeczy, kiedy myślisz na przykład o Paryżu i od razu w Twoich myślach pojawia się coś? No, Paryż to jest dla mnie dom. To jest mój drugi dom po Warszawie. Miasto rodzinne, bo w tej chwili mogę powiedzieć, że w Paryżu spędziłam więcej czasu niż w Warszawie. I przede wszystkim to jest właśnie to takie przeświadczenie, że jestem u siebie. Teatr. Przede wszystkim teatry są dookoła. Ja akurat aktualnie mieszkam w takiej dzielnicy, gdzie w promieniu może 5-10 minut pieszo mam z 20 teatrów, więc naprawdę jest w czym wybierać. A poza tym ta świadomość, że ludzie przyjeżdżają z drugiego końca świata, żeby obejrzeć wieżę Eiffla, żeby obejrzeć, nie wiem, Louvre, żeby obejrzeć Moulin Rouge. A ja codziennie, za każdym razem, kiedy jestem w Paryżu, wychodząc z metra, widzę Moulin Rouge. I jest, dla mnie to nie oznacza, że ja jestem w Moulin Rouge, tylko dla mnie to oznacza, że jestem już w domu. To jest naprawdę wspaniałe uczucie i jestem każdego dnia wdzięczna, że tak, no, chciałam powiedzieć, potoczyło się moje życie, ale to ja je tak wykreowałam sobie w taki sposób, żeby właśnie móc mieć to miejsce dla siebie każdego dnia i jestem naprawdę za to bardzo samej sobie i losowi wdzięczna. Natomiast cóż, południe Francji to jest natura, to są winnice i to są moje zwierzaki, ukochane koty. To jest przede wszystkim taki raj na ziemi, dlatego że Pireneje Wschodnie to jest przede wszystkim Morze Śródziemne, to są wzgórza z winnicami, zupełnie jak w Toskanii, z cyprysami również. I to są góry, góry Pireneje, które są wszechobecne i je widać zewsząd. Gdziekolwiek bym nie spojrzała, nawet jest jedno pasmo, które wpada do morza. Więc góry, wzgórza z winnicami i Morze Śródziemne, no to dla mnie to się to jakby równa, tak bym określiła raj. No i trzecie miejsce, Bruksela, to dla mnie jest po prostu komfort pracy. To jest, tutaj oczywiście ja przyjeżdżam przede wszystkim do pracy, ale tu się inaczej mieszka. Ja bardzo żałuję, że nie mogłam tutaj mieszkać mając małe dzieci,
bo na pewno żyłoby mi się w dużo mniejszym stresie, aniżeli w Paryżu, gdzie są ciągłe strajki i no, te odległości są dużo większe. W Brukseli mieszka mi się bardzo dobrze, ja nawet no, teraz nie chodzę, bo pracujemy zdalnie w dużej mierze, ale kiedy nawet chodzę do pracy, to ja mogę iść pieszo, co w Paryżu było niemożliwe. Tak więc każde z tych miejsc jest inny, każde z tych miejsc jest dla mnie domem, dlatego ja nigdy nie mówię, że ja gdzieś wyjeżdżam. Przemieszczając się między tymi trzema miejscowościami, ja nigdy nie mówię, że ja wyjeżdżam, ja zawsze wracam. Ja wracam do Brukseli, ja wracam do Paryża, ja wracam na południe, tak więc kiedy mówię, że wracam, to zawsze jest ta taka doza przyjemności. Bo kiedy się mówi, że już stąd wyjeżdżam, no to mogłoby to jakby wiązać się z jakimś takim smuteczkiem. Wiadomo, że pewnych rzeczy nie ogarniemy, jak wydarzenia losowe, które nas dotykają, ale tak po prostu przepis na dobre, spełnione życie, na zaczarowaną codzienność w codzienności. Ciekawość świata, uważność. Po prostu, żeby się zastanowić nad tym, co jest dla nas w życiu ważne. Jakie są nasze wartości. W momencie, kiedy określimy te wartości, to później, cokolwiek byśmy nie robili, jeżeli się zastanowimy, czy to jest w zgodzie z moimi wartościami, jeżeli odpowiedź będzie tak, choćby częściowo, to wszystko jest jasne, idziemy i działamy. Jeżeli odpowiedź będzie nie, to po prostu nie traćmy czasu. Ale ciekawość świata jest motorem do tego wszystkiego. Dzięki serdecznie za bardzo ciekawą rozmowę. Ja również dziękuję serdecznie.